Świetna robota, Miles. Trzymaj się, Fist. Jeśli więźniów przyciśnie, mogą napaść na ośrodek. Nie musisz mi mówić. Dam ci znać, jeśli znowu coś się wydarzy. Super. Dzięki, Miles. No dobra. Zobaczmy w umiejętnościach, co bym chciał. Wyrwać gościowi karabin i rzucić w głowę. To jest ciekawe. Tylko po co? Nie? Odrzucenie rakiet to może być sensowne w niektórych sytuacjach, nie? Yuri, przejrzałem plany Rhino. Atakuje ośrodki pomocy Oscorp. Chyba wiem, który teraz zaatakuje. W pobliżu centrum w Harlemie może nastąpić trzęsienie ziemi lub gonitwa byków. Brzmi jak Rhino. Już tam lecę. Trzymasz się jakoś? Padam, ale się trzymam. Poradzimy sobie. Nie trać wiary. Kurde, namierzają i namierzają. Jak wygląda nasza sytuacja w Kips Bay? Centrala, transporter Targon ściga zbiegłych więźniów. Nie przekonam was, żebyście dali mi się nimi zająć, co? Wrogowie nie mogą mi zwiać. Muszę przyspieszyć. Już ich miałem. Jeszcze Spider-Man! Pozbądźcie się go! W mieście zrobiło się nieco bezpieczniej. Tak, trzymaj, Spidey. Lecimy z powrotem. Znaczy, lecimy do celu, tak. Nie mam czasu. Każdą pierdołą się zajmować. Trafił. Kurde, łajdaki pieprzone. Poczekajcie, aż miasto wyjdzie z kryzysu. Nie mogę do celu dotrzeć, cały czas jakieś problemy. Uwaga, jednostki. Centrum zaopatrzeniowe atakują zbiegowie straty. Pobliscy funkcjonariusze. Dobra, Jan. Kradzione. To nowa grupa produktów spożywczych? Bitwa na żarcie! Chociaż to raczej bitwa o żarcie. Nieważne. Drogi! O nie! Drogi!
No. Rikers już na was czekają. Daleko jeszcze, papo Smurfie? Niedaleko. Ale są następni, kurde. Moglibyście wstrzymać ogień na czas mojej walki ze zbiegami? Nie? Tak to pytałem. Wrogowie nie mogą mi zwiać. Więc muszę przyspieszyć. No. To szybko poszło. Żetony wpadły. Zbiegowie uciekli. Może jeszcze ich znajdę. Jak to uciekli? Jeszcze był jeden wóz gdzieś tam. Nie zaliczyło mi tego, nie zwróciłem uwagi. Uwaga wszyscy. Biegli więźniowie otworzyli ogień do cywilów. Miejsce zdarzenia to Muzeum Mile. Nie miałem czego się chwycić, nie było lin nigdzie w pobliżu. Znaczy nie było drzew. Zgłoszono podejrzenie handlu narkotykami. Miejsce zdarzenia jest w Douglas. No jestem kurde Spider-Man, nie mogę. Tak olewać. Jak się zdarzają jakieś wypadki, nie? Muszę pomagać ludziom. Uwaga, oddziały Sable. Potrzebny natychmiastowy meldunek z Blooming. Dobra. Co my tu mamy? Wow! Patrzcie, patrzcie. O kurde, ale ten... Co to jest? Bezlitosna furia. Rozbijam wtedy. Co tu mamy jeszcze? Można sobie jeszcze spróbować to. Mamy także, co to jest? Wyładowanie. Ciekawe. Podczas walki w powietrzu kumulujesz ładunki elektryczne i uwalniasz je podczas walki na ziemi. Ciągle lubię to. Ataki siecią więcej koncentracji. Okej. Okay. To mi się podoba najbardziej. Sitko, dziękuję za suba. Dale, transporter Kilo rozpoczyna patrol. Szukamy Spidermana. Jak się Państwu podoba? Większego od siebie, Rhino. Nie ma nikogo większego ode mnie, Paul. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? Co to za praca zespołowa? Zawsze działałeś sam. Cel uświęca środki, Paul. Życie to splot celów i środków. Pałąk. A jaki cel uświęca te konkretne środki? Wolność! Prawdziwa wolność! Koniec z kostiumem! Koniec z Rhino! Się. Ciesz się, pałk!
Bez kostiumu nie będę ci sprawiał tylu kłopotu. Patyczkami słownymi! Dowcipny jesteś, Leniki. Prawie mi szkoda, że będę musiał ci zginieść tę małą. Dobra, Rhino, pora to... Żaden ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny. Skończmy to! O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybyś mnie nie pojawił? Błagać mu odpuścił? Tak, Gargan, przejrzałeś mnie, taki miałem plan. No, zachowujecie się jak stare małżeństwo. Zróżmy się, Gargan! Uważaj, gdzie biegniesz, idioto! Uważaj, gdzie stoisz! Kuźwa, patrzcie, kolesie po prostu nie do wiary. A, więc spiknęliście się z Octaviusem. Macie już nazwę? Drażliwa szóstka? Sześciu zbrodnialców? Jak ci się podoba? Szóstka, która zamordowała Spidermana i zrobiła kot z jego tło. Gargan, proszę, oświeżmy się. Poprzestać! Nikomu nie powiem! Mam zostawić cię bez dziury w czaśce! A co to za frajda? Ej! No chodź, Pałuk! Nauczę cię zadawać prawdziwe ciosy! Nie trzeba, bo moja szczęka już przyswoiła te lekcje. Prawda, że w trakcie chodziłeś na warsztaty poetyckie w ramach terapii? Da! Posłuchaj tego! Szybem z pajączym. Usiadłem obok, a potem zgniotłem jego malutkie ciałko na miastkę! Urocze! Chcę tylko wolności, Paul! Od kiedy to bez złego? Wolność to piękna sprawa!
ale możesz o nią walczyć, nie rozwalając przy tym Nowego Jorku. Że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolągu! Może trochę czasu w odosobnieniu nauczy was dobrych manier. To była dobra walka. Dobra, Yuri. Czterech z głowy. Zostali Octavius i Lee. Coś mi mówi, że z nimi nie będzie tak lekko. Mamy też inny problem. Oddech diabła zbiera coraz większe żniwo, a Oscorp milczy na temat surowicy. Chyba zwęszyli w tej tragedii interes życia. W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła. Pracuje nad tym ktoś, komu ufam. Pałąk, pałąk, ty chuju. Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Yuri, wygląda na to, że agenci Sable wyrzucili lokatorów jednego z budynków i sami go zajęli. Do tego zamknęli tych, którzy się stawiali. Dobra, z tym będę mogła coś zrobić, ale pokrzywdzeni muszą się do nas zgłosić. Uwolnię tych ludzi i dopilnuję, żeby donieśli o tym policji. Pora na drzemkę. Jeszcze gdzieś. Jakieś snajpery? Tego się nie spodziewałem. Chyba karabin stoczył mu z tego. Ilu ich tu zostało? Nie działa na nich ten?
trzech po cichu wyeliminować z granatnikami. Czy to się da jeszcze zrobić? Tylko z granatnikami. Ale raczej mnie widzą wszyscy, nie? Prawdziwi przestępcy, prawda? Podchodzę! Spidermanie, twoje podejrzenia się potwierdziły. Ludzie wyrzuceni z tych mieszkań przebywają w schroniskach albo śpią na ulicy. Wiem, jak to jest nie mieć dokąd pójść. Dobrze, że ci agenci są zakuci w pancerze, bo takie sytuacje mnie wkurzają. Sable, pomocy! Atakują mnie agenci Sable! A cholera! Ochroniarzy, jesteście mało dyskretni. Dobrze jest robić takie rzeczy, żeby sobie trochę walkę... A myśleliście, że jak to się skończy? Uchwalić. Już? Czemu to się nie zamknęło? Aha, więźniów trzeba uwolnić, ora. To gdzie? Gdzie oni są?
tutaj. Ej, chyba się zepsuło. No nie. Pół godziny łupania po ludziach. Jest! Się nie zepsuło. Za blisko stałem. Yuri, wyrzuceni mieszkańcy wracają do domów. Dobrze. Ja tymczasem przekonałam ludzi burmistrza, że masowe eksmisje wyborców nie przysparzają mu popularności. To się nie powtórzy. No i brakowało mi jednego granatnika, kurde, żeby... Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, wstrzeleni nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Wiem, ale może zdołam się tam zakraść. Wejdę po cichu, znajdę adres i czmychnę. Wezwę cię, jeśli tylko coś pójdzie nie tak. No nie. To ryzykowne, ale musimy znać tę lokalizację. Zaczekaj, aż będę w pobliżu. Dopiero wtedy ruszamy. Będę czekać. MJ jest fajna, no ale jednak wolę Spidermana. Wszystko było jasne. To tak. Więźniowie odstrzeliwują cywilów z samochodów. Potrzebne wsparcie w gardy, Kihol. Przyjęto? Elektro, próbujący zniszczyć naszą sieć energetyczną. Vulture, zsyłający śmierć z przetworzy. Spider-Man okładający się z nimi w samym sercu naszego miasta. Przepychają się jak dzieci, wyjątkowo niebezpieczne. Ogarnięte furią dzieci, sprowadzające śmierć i zniszczenie. Ludzie często zadają mi pytanie, dlaczego takie szkodniki mają supermoce? Dlaczego nie ma ich ktoś taki jak ty, Johna? Wiedzcie, że rozważałem skorzystanie z dobrodziejstw nauki i zdobycie takich mocy. Po to, by was chronić. Ale po uważnym przemyśleniu tej kwestii zdecydowałem... Dobra, MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Dzięki, Pete. Życz mi szczęścia. Okej. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Przepraszam, strasznie tu tłoczno. Wszystko gra? Mieszkańcy musieli tymczasowo opuścić lokale ze względu na kontrolę przeprowadzaną przez Sable International. Nigdy tego nie przetrwam. Zniszczą go w następnych wyborach. Tam jest pokój ochrony, ale nie wyjdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Myślę, zaraz w ryja dostanie i tyle. Tak go wykorzystałem. Ej, wpuśćcie nas na górę! Mam problem ze zdrowiem, ludzie! O rany! Nie mogę oddychać! Wpuśćcie mnie na górę! Nie ma przejścia. Spróbujmy podjudzić jeszcze kogoś. Ach, z każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę! Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę! Dlaczego nie ma tu Osborna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. Niech ich. Załatwione. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. Pokój ochrony jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Mówiliście to godzinę temu. Wiem, że to... Witam.
Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię poznają. Fajna sprawa. Fajna, i się Spider-Man musi namęczyć, żeby ich położyć, to szło. Trzeba było dać mu ten taser od razu. Kto tam jest? Jaki grzeczny. Twoja star. Agenci Sable na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest w pokoju ochrony, tuż przy agencie Sable. Alfa, uważajcie. Mary Jane Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. Zbornie jest na górze. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. Okej, okay, Mary Jane, skoro już załatwiłaś sprawę, to... Kurde, powinno być więcej takich gierek, no ja pierniczę. Dlaczego nie ma takich Torów, Kapitanów Ameryka, Supermanów? Batmany są niezłe. Chociaż ostatnie Batmany były nużące w kwestii otwartego świata. Jest i winda, do dzieła.